Hello, hello, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcinek z Mafii 2. Jesteśmy w 10 rozdziale, akcja, hotel i zamach na Clemente, który nie poszedł najlepiej i niestety nasz kolega Marty zginął. Prawdopodobnie próbował ich powstrzymać, żeby nie uciekli przez parking, no i dupa. I w tym momencie będziemy musieli gonić... Wrong, assholes. No właśnie, gonić tego całego Clemente. Make sure you follow Clemente, not the other guy. I know how to drive, all right? Just be ready with the gun. Okay, strzelają po nas. Just follow Clemente. He's in a black limo. Hey, Joe, I got okay. A shot, you know? Fuck. Wiesz. Szkoda, że my nie możemy strzelać. I'm trying, Joe. No właśnie, Joe, może troszeczkę... przyhamuj. Clemente's next. Bo wiesz, możesz zginąć. Okej, okay, kolo. Umarł. Staram się ich troszeczkę tutaj, wiecie, rozpierdzielać. That's the end of him. Can't be sure unless we check. Aha. Czyli zatrzymali się i teoretycznie nie żyje, ale... najpierw kierowcę. O! This is for Marty. Żyje Clemente. Już nie. No ładnie. Ładną masakrę urządził. Now it's over. Mm-hmm. Let's go to my place. Dobra, zapierdzielamy. Nie trwał ten pościg zbyt długo. Give me Eddie's number. I'll call him. No tak, tutaj jeszcze musieli także komórek nie mieli, to jeszcze musieli te numery tak naprawdę. Wiecie, nie było tak, a zadzwonię sobie na jakiś tam prywatny, nierejestrowany ten numer, co? This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty. We left them there. Okay, okay, what about Clemente? Done. All right. Hey, don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is... small done. Price? Come on now. That's my fucking friend you're talking hey, about. Hey, Joe, Joe, don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go. No, właśnie. I'm sorry, but shit happens, right? Come by the Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry? All right, take it easy now. All right, calm down. I'm sorry too, more than you think, but you knew the risks. You too. Hey, this was a dangerous job. You took him along, he died. Hmm. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. You should go home. Okay, well, just give me a minute to get changed. Huh. I'm sorry, kid. I am so sorry. Dlatego jak powiedziałem, poznałem Martiego i powiedziałem, ten dzieciak pewnie zginie, ktoś mi napisał wróżbita Maciej. No tak, no niestety. Niestety, ale miałem rację. Co zrobić? Dobra, wracamy do domu w takim razie. Tędy chyba wyjdziemy i sobie na parking od razu się przeniesiemy. Kaj, jest mój wóz! Czemu tu nie ma mojego samochodu? Nie, tu mamy garaż przecież, dobra. Tym hotrodem, którymś... o właśnie, tym jechałem. No i zwracam sobie do siebie do domu i tak naprawdę zakończymy misję i... i tyle, i będziemy lecieć dalej. Możemy nawet tędy pojechać. Się wbijemy na autostradę, to sobie pozapierdzielamy troszeczkę. No smutek niestety. Ale co zrobić, no... dobrze mu Eddie powiedział, no znałeś ryzyko, dzieciak chciał iść, zginął, no kurde. Zresztą mała strata, mała cena, to faktycznie troszkę przesadził. Okej, jak już tak jesteśmy tutaj w Riverside, spróbujmy się... przejechać do tego Majka i na przykład ja dać mu jakiś losowy wóz po prostu, tak? Bo tu jest tak, że... oh shit. Że możemy mu... że możemy użyć mielarki. Po prostu chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Zaparkujmy tutaj. I weźmy po prostu jakiś losowy wóz. Nawet może być ten. Zobaczymy, jak to wygląda. Otwórzmy zamek. To w dusie idzie tak i to już się... dobra. Proszę bardzo. Jak już dobrze mi idzie.
No i popatrzcie, że ten na przykład, ten cały, że ta, coś tam poszukiwany samochód, czy tam wanted ten samochód był, nie? Ten pierwszy, który kradliśmy, w ogóle to się nie pojawia i tak... Kurczę, tak jak mi pisaliście, że to w sumie było dużo pomysłów na zaaplikowanie różnych mechanizmów, ale tak naprawdę ograniczyli je mocno, pewnie ze względu na jakiś tam, wiecie, brak dofinansowania i tak dalej. Chciałbym zobaczyć, jak ta zgniatarka wygląda. Bo mi pisaliście, że coś takiego tutaj jest. Trzeba tylko... Tu jest prawdopodobnie, tak? Mike's Beasts, okej. Możesz zarobić pieniądze, mierząc samochody w prasie, użyć panel sterowania na górze, dobra. Wiecie, to jest coś jak w tym, w GTA 2 pamiętam, były takie zawsze w mieście, czy to w każdym było, nie pamiętam. Były takie dźwigi, które przenosiły, takie żurawie, które przenosiły, patrzę, $400 tak za nic właściwie, za samochód, który znalazłem przy ulicy. I chciałbym teraz zobaczyć to, co z tego wyjdzie. Okej, samochód nie tyle, że został zgnieciony, co po prostu zniknął, to jest dosyć ciekawe. I wiecie, w GTA 2 na przykład, kurczę, ja wam musiał zrobić kilka odcinków z GTA 2, może nie wiem, tak z 5. W ogóle wpadłem ostatnio na taki pomysł, żeby robić na przykład raz w miesiącu jedną serię z jakiejś gry, z której na przykład nie będzie pełnej serii, tylko robić takie krótkie serie po 5 odcinków i każdy z tych odcinków, żeby miał powiedzmy te 20 minut, nawet żeby to nie były takie pełne odcinki, tylko właśnie takie troszeczkę krótsze, tak? 20 minut razy 5 odcinków to jest jakieś 100 minut, czyli tam godzina 40 do oglądania dla was, jeżeli chodzi o, no po prostu całościowo. I na przykład GTA 2 byłoby dobre, chciałbym wam pokazać tą grę. Czy mój hot rod zniknął? No kurwa, zaparkowałem go tutaj, no. Trzeba będzie czymś wrócić do domu. Bo w ogóle się zrespawnowały, wszystkie te samochody się przespawnowały, nie? No i... przepraszam. I teraz tak... w GTA 2... No i tak myślę, że po prostu, wiecie, raz w miesiącu by to... by coś takiego było. Taka seria. I wtedy... powiedzmy, że szłoby to po prostu od poniedziałku do... O Boże, jak to jest wolne. Od poniedziałku do piątku, tak? W każdy dzień jeden odcinek i to by było tylko raz w miesiącu, czyli taki jeden tydzień, czyli co czwarty tydzień właściwie by to było. No i ten, natomiast wracając do GTA, no to tam właśnie było, nie ma radia, tam właśnie, nie pamiętam, czy w każdym mieście to było, wydaje mi się, że tak, gdzie po prostu było miejsce, gdzie była właśnie przy porcie zazwyczaj to było, był taki żuraw żółty i była właśnie taki taśmociąg, tak, to w każdym mieście było, znaczy na każdej mapie. Taśmociąg było, znaczy taka zgniatarka, ze zgniatarki wychodził taśmociąg, tak, no i mniej więcej chodziło o to, że można było podjeżdżać samochodami, które po prostu się brało z ulicy, więc nawet z tej samej ulicy, przy której, czekajcie, jak się trąbiło? Jakoś się trąbiło. Nie o to mi chodzi. O. Czekaj, czy można, wiecie, zatrąbić na laskę. No chyba, że... Nie wiem, pytanie tylko, czy to jest dziwka, czy nie jest dziwka, ale wygląda trochę jak... jakby była. Kurde, no. Może mam za chujowy samochód. Może tak być. Wiecie, w GTA są dziwki, które jak się zatrąbi, to przychodzą na numerek, nie? Jak się zastanawiałem, czy tutaj też tak jest. No ale okej. I wracając, po prostu wrzucamy samochody do tej... w tam określone miejsce, gdzie żuraw sięga. On sobie, wiecie, już sam zbiera te pojazdy. Wrzuca na taśmociąg, ale idą do zgniatarki. I nie dość, że dostajemy kasę za zniszczenie samochodu. Znaczy, za dostarczenie samochodu. To jeszcze dodatkowo... dostajemy z określonych wozów, dostajemy określone tam jakieś bonusy, które mogą wypaść z takiego jakby za zgniatarką z drugiego taśmociągu. Z niektórych nic nie wypada, a z niektórych wypadają jakieś tam dodatkowe życie, amunicja i takie tam różne rzeczy. I chciałbym wam to naprawdę pokazać. GTA 2 to jest jedna z lepszych gier, w które grałem za młodu. I nadal śmiem twierdzić, że to jest chyba... nie chcę tego samochodu mieć w garażu, więc nie będę go wprowadzał, że to jest naprawdę, nie wiem, czy nie część GTA, która mi się najbardziej podobała ze wszystkich.
No i dobra, wiem już jak zgniatanie wygląda, możemy w tym momencie chyba iść spać, to jest kibel akurat. Przypuszczam, że trzeba po prostu się przespać, żeby zakończyć dzień. Patrz, coś tu jeszcze jest. W ogóle nie ma tutaj prysznica? Jak on się tu myje w takim razie? Tu jest coś. A, tu jest wanna, okej. No fajnie, że można odkręcić, zakręcić, ale co mi to daje? Nic. Dobra, idziemy w takim razie spać, żeby zakończyć rozdział. I zobaczymy, co jest w następnym. A oczywiście znowu telefon do nas dzwoni. I zobaczymy, co tam będzie. Tu w ogóle zdjęcie jakieś jest. Co to za zdjęcie? Okej, okay, albo to chyba wygląda jak jego matka i on. A może, no nie wiem. Może siostra, nie wiem. Odbierzmy telefon. Hello? Yeah, is this Vito? Who's asking? Name's Leon. I'm the bartender at the Lone Star. I'm ringing you because Joe Barbaro gave me your number. Says he's a friend of yours. Yeah. Okay. Barman, kurde, well, dzwoni? Old Joe been guzzling my top shelf hooch all night long, dribbling on about some cat named Marty, and now he done just gone plain salty on me. What the hell you talking about? Your friend is out of control, man. He all waving his gun around and shit, and we can't talk no sense to him. Kurde. Great. Now look, I ain't looking for no trouble with you fellas. Could you please come pick his drunk ass up before he shoots somebody or somebody calls the police? No. Vito, you got to come on down here and pick his ass up. You coming or not? All right, I'll be right there. And hey, don't give him any more booze till I get there. I'ma try, but your friend, he ain't gonna be down with that. You dig? Hey, if you don't cut him off right now, I'm gonna cut you off when I get there. All right, man, all right. Just hurry. All right, how many people are in the bar right now? Just me now. Joint was jumping about an hour ago. But now everybody done gone and split. All right, listen. Lock the place up till I get there. I'll be there in a minute. Okay, gotcha. No nieźle. Czyli zamiast zakończyć rozdział, to jeszcze dostaliśmy telefon. Dobra, ubierzmy się. A ubierzmy się nawet w to. Czemu nie? Czekajcie, a ten drugi? To już zakładaliśmy. Ubierzmy się w to. Weźmiemy sobie jakiś szybki wóz. Na pewno nie ten, który tutaj stoi. Wpierdzielaj. No tak, bo on się resetuje, się chyba przestawił w odpowiednie miejsce. No właśnie, tak mi się wydaje. Ciul, dobra, zostawiamy tak, nie będziemy ten. Musimy jakiś normalny samochód. No, dawaj. Można by ten w sumie dobrze. Ewentualnie, dobra. Pojeździmy każdym z tych samochodów. Ja tu nie będę miał zbyt dużej, wiecie, okazji na to, żeby różnymi samochodami sobie pojeździć, bo ta gra naprawdę szybko się kończy. Właściwie jedyne, co z tej gry zostało, to bardzo fajna fabuła. A ta otwartość świata gdzieś po prostu została naprawdę mocno ograniczona. Natomiast jak już patrzę na, wiecie, na Mafię Trójkę, na zapowiedzi, no to wychodzi na to, że to już naprawdę będzie dopracowana gra i że zrobią tam wszystko to, czego chcą, a nie, że tak nagle zostali odcięci. No niestety takie to były czasy, kiedy po prostu budżet nagle został odcinany. Tu jest... A Lone Star to jest... Aha! Tutaj, gdzie od tych czarnuchów kradliśmy tą pierwszą brykę. Dla Majka. Vito, you here? Where is he? Over in the corner there. Now look, I tried to cut him off, but the motherfucker was gonna air my ass out if I did. Okay, lock that door and just give me a minute with him. Had a couple, huh? How you feeling? Vito, about time you showed up. Everybody went home already. Gee, Joe, I wonder why. Oh. Yeah, right. Oh. You drive here? Nah, I took a cab. I wouldn't park my car in this neighborhood. All right, finish your drink and let's go. You fellas about to leave? Marty, I'll let you out. Here's to you, kid. You went out like a man. Shit, now where'd I put my keys? I'm so sorry, kid. This never should have happened. Never should have happened! Oh, Jesus! Ah, shit. Oh, fuck. You gotta be kidding me. What the fuck is wrong with you?
Vito ma na bluzie napisane. Just what? Shut your fucking mouth and get your drunk ass outside. Ja pierdolę. All right, I'm gone. Tak przez przypadek wystrzelił i zabił kolesia. O szlak. Domage też gra w tym momencie w Mafie 2. No co do cholery. Przeciągnij ciało. No ukryjmy gościa. Mam nadzieję, że go tutaj nikt nie znajdzie. Ech, co za koleś, no. Jeszcze bym browara sobie polał, ale... Czy ci się nie da? Okej, tu jesteś, tak? Skąd w ogóle ten wóz tutaj się wziął? Dlaczego my będziemy... mamy nim jechać? Nie mogę do niego wsiąść. Czemu nie mogę do niego wsiąść? O, fuck sake, nie mów, że... Nie wiem, że się coś spierdoliło. No, kurwa. Nie wiem, że teraz wyjść do końca to, co zacząłeś. Ale co zacząłem? Czy ja mam coś tutaj zrobić jeszcze? Nie mówią. Pojęcia nie mam. Czy ja mam może to ciało zabrać ze sobą? Może być tak, że mam wziąć gościa ze sobą. Czekajcie, otwórz te drzwi. Może o to chodzi. Zobaczymy. Bo nie jest powiedziane tak naprawdę. I dokończ to, co zacząłeś. Bo musimy po prostu ukryć zwłoki. Tak, o to chodziło. Przykro mi, ziomuś. Nie pamiętam, jak miał na imię. No, mówił nam, ale nie pamiętam. A, ułożył się tak, jakby spał. Uważaj, żeby mu nie przeciąć palca. A, nieważne, przeciął mu palce. Zabierz Joe do domu, a później pewnie będziemy musieli się z czem uporać. Trzeba skorzystać z telefonu i wtedy zgubimy gliny. Nie wiem do końca, jak to działa. Okej, okay. Naprawić silnik. Okej, okay, teraz tego nie zrobię. Czy oni będą strzelać do mnie? Tak, oni będą strzelać do mnie. Zaraz. Albo jeszcze nie, czekajcie. Czy mogę zadzwonić tak po prostu? Zgub gliny. To muszę je zgubić? Cholera jasna. A mogę w ten sposób? Oh shit. A teraz mogę zadzwonić? No przecież... Aha, są tutaj. No dobra, trudno. To nie o to chodziło. No nie wyszło najlepiej, to prawda. Nie wyszło to najlepiej. A, idź, czekajcie. Mam naprawić samochód, tak? Napraw silnik. No dawaj, naprawiaj. Czy tam cokolwiek. Już tu jeden biegnie. Dobra, spróbujmy teraz wsiąść i jechać. A czekajcie, zgubiłem gliny. Teraz można zadzwonić. Nie. Biegaj. Boże, jak to ryczy. Jak pojebane. Dobra, zanim ktoś przyjdzie następny, zadzwonimy. Druga budka w ogóle zniknęła. Chodź, szedł tu, wejdź. Ach, dobra, udało się, chyba.
Zgub policję. Tak, akceptuj. Ja pierdzielę, ale dalej jestem... wanted. I need to calm down the situation. Payment as usual. Policja tu przyszła. Okej, udało się. O, Jesus. Pierwsze co zniknęło, wiecie, to znaczy nie, poszukiwanie chyba zniknęło, ale ten. Ale udało się, że... Dobra, już nie jestem wanted. Z bagażnika cieknie krew. No kurwa, chyba kpicie sobie! I ja pierdolę, nie wierzę po prostu. Jakiś pedał podszedł mi kurwa pod ten... pod samochód i dlatego kurwa mnie ścigają w tym momencie. Co za kurwa debile. Dobra, już przestali, ale no po prostu szlak człowieka chce trafić. Z czymś takim. Idiotyczne mechanizmy po prostu. Gość sobie po prostu podszedł, potknął się, kiedy ruszałem i kurwa już chuj. I już mnie kurwa ten, już by chcieli mnie aresztować. Fajnie, podoba mi się strasznie to, że jak mamy te gwiazdki się pojawiają, tam jedna, druga, trzy, cztery gwiazdki, tak? No to, zmienia się ta ikonka, tak? Przy tam dwóch jest to, że chcą mnie aresztować, przy jednym po prostu, że mandat do zapłacenia, przy trzech chyba, że jest pistolet, a przy czterech już są, już jest broń, broń automatyczna. Dobra, jesteśmy na miejscu. Try not to shoot anybody on the way to the front door, huh? Thanks, Vito. And hey, I'm sorry about... Look, just call me tomorrow, okay? Ja dzwonię jutro, no dobra. Pozbądź się ciała, zrób to po cichu. No właśnie, co my mamy tu zrobić w tym momencie? Oh, shit. Czyżbyśmy mieli znowu jechać wiecie gdzie? Do tego lasku i tam się pozbyć ciała? Możliwe. Albo, nie wiem, zrzucić samochód ze skarpy. No też by był dobry pomysł. Albo na tym zakręcie wyrąbać i ten. I to było piękne. Tak, wiecie, pamiętacie, że w zimie mówił, o, uważaj, tutaj się... Nie, przepraszam, do zgniatarki, oczywiście. Do zgniatarki. Ale tu kiedyś mówił, o, uważaj, żeby się tu nie wyrąbać na zakręcie, bo ktoś ostatnio tędy wypadł, nie? Pomyślałem, że fajnie, fabularnie było tutaj kogoś tak właśnie, wiecie, wyskoczyć w ostatnim momencie, żeby on tam przeleciał. Ale nie da się przebijać barierki. Oczywiście mamy jechać do Majka i mamy załatwić sprawę zgniatarkowo. Czy ja sobie wymyśliłem, a pokażę wam jak wygląda zgniatarka, bo nie wiem tego ani ja, ani wam nie pokazałem, po czym się okazuje, jebs, zgniatarka. Potwierdzimy teraz moją teorię? Oczywiście. Potwierdzona w 100%, zgniatarkowanie. No dobra, to podoba mi się to. Przy okazji pewnie hajs dostaniemy, a może nie, ale może tak. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. I oczywiście w porcie też tam u Dereka możemy zostawiać te, te samochody. Bardzo ładnie. U Dereka możemy zostawić samochody w tym. A czekajcie, to wygląda w ogóle jakby można dwa samochody naraz tutaj wrzucić. Czy... A, przypuszczam, że te samochody mogą tak naprawdę być wypychane przez prasę tutaj na drugą stronę. Ale chuj wie. Czy tam jest żuraw, który to powinien wyciągać? Nie, nie wiem. A, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy to rozpierdzielimy. Gołąb tu w ogóle siedział. Hej, Joe. Tak, wróć do domu. No, widzę, jakieś tam wozy stoją, to nie będzie problemu. No i 400 ponad dolarów dostałem. No nie, po prostu samochody tu znikają. Dobra, może być i tak. Weźmy sobie ten wóz. Czekajcie. Właściwie ten. Jeden z nich można by też rozwalić. W sensie na zgniatarce, nie? Zobaczmy. Dobra. Zobaczymy, czy te duże też, bo pamiętam, że w GTA był problem z tymi dużymi, że wiecie, były niewymiarowe samochody i nie dało się ich zgnieść. Na przykład radiowóz się dało, ale już jakąś furgonetkę policyjną to już nie. Czy w ogóle furgonetki się nie dało zgnieść? Da się, bez problemu. No tak, bo mamy dosyć duże to. Ja wam to GTA 2 muszę po prostu kiedyś pokazać. To była piękna gra.
właśnie jest. $400 zawsze dostajemy z jakimś tam, widzę, naddatkiem większym lub mniejszym. No i dobra, spadamy do domu w takim razie. Szlak. Fuck. Dobra. Możemy wsiąść po Tomak Indian. Takiego chyba mam. Tak mi się wydaje. Albo jakiegoś zmodyfikowanego? Kurczę, nie wiem, nie pamiętam. Mniejsza z tym. No nic, lećmy w takim razie do domu. No i zakończymy odcinek, bo to w sumie... No, szlak. Fuck, czekajcie jeszcze chwilę. No dobra, jestem. A, nakichanie mi się znowu wzięło. Dobra. Jedźmy do domu i tak jak mówię, no skończymy odcinek. W dzisiejszym troszeczkę mniej się działo, nie było tak ekscytujące jak poprzednio. Znaczy, zaczęliśmy ekscytująco, a skończyliśmy tak, o, tak bardzo na spokojnie. Czyli większość odcinka była taka spokojna, ale no cóż, takie... To też jest część tej gry. O Boże Święty. A, pewnie za chwilę... I tak mnie nikt nie goni, więc pewnie... Za chwilę pewnie to zniknie, tak jak myślałem. No już mnie nie widzą? Nie, jednak nie widzą. Cholera jasna, no. Dobra, już mnie nie widzą. Widać mnie, nie widać. Nie widać, widać. No i bardzo dobrze. Aj. Brawo! Wpierdolili się pięknie w siebie. Znaczy ten gość w ogóle co wjeżdżał, znaczy skręcał, to on jakoś chujowo pojechał. Za szeroko. Jaka muzyczka, kurde. Dam-dam nastrojowa. No i dobra, i myślę, że tym razem już skończymy ten 10 rozdział. Pięknie, dobra. Jesteśmy prawie na miejscu. Upsi. I fajnie, radio się na chwilę przygasza przy czymś takim. Więc chyba jakaś szkoła jest po prostu. No, ale tu zaparkujemy, nie chcę to, tego podstawiać pod garaż. No i dobra, i idziemy spać i myślę, że powinno być ok. Mam nadzieję, że już nie będę miał kolejnego telefonu tej nocy. Wymeldowanie, rozdział 11. No dobra, w końcu. Nasz przyjaciel. Witoskaleta, 27 lipca, czyli w sumie jakieś tam półtora miesiąca później. I wszystko... Nie, myślałem, że zacznie się wszystko od telefonu, a tutaj ktoś do nas dzwoni. Nowa grafika, otwórz drzwi, dobra. Przebierz się, ubranie znajdziesz... O Jezus Maria, no dobra. Marynarka, płaszcz, drugi garnitur, kapelusz. Nie, zwykłe chciałem ten. O właśnie, to sobie weźmiemy. Zobaczmy, kto to. Hey, Vito. Long time no see. Henry? Long time. What do you want, Henry? A drink. Let's take my car. Okej. Zapowiada się ciekawie, ale to wszystko już w następnym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić film. Zajrzyjcie też w linki podane w opisie. No i żegnam się. Trzymajcie się. Cześć.